Witam kolejny raz, jest 2 październik 2015 roku. Wracając do sytuacji politycznej, parlamentarnej. Może Państwo już, ci, którzy oglądają moje filmy, dowiedzieliście się, ja jestem monarchistką. Działam na rzecz przywrócenia monarchii piecowej, parlamentarnej, stąd te sejmiki i Sejm Walny otrzymuje ode mnie właściwie bezwarunkowe zaufanie i proszę, żeby tego zaufania nie nadużywać, szczególnie młode osoby, które przyjdą na sejmiki czy będą uczestniczyć teraz po tym, jak Podziemna TV z Konradem Danielem, Daniel to nazwisko, z Konradem Danielem na czele, w mocnym składzie zapowiada przybywanie na Sejm Walny i na sejmiki. Mowa jest o kilkuset osobach, a więc apeluję do tych młodych ludzi, żeby nie mylili restytucji z rekonstrukcją, bo restytucja ciągłości, i tu nawiążę do ciągłości także z drugą RP i ciągłości z pierwszą EP, czyli z tą polską przedrozbiorową. Ona nie miała numeru, bo to była po prostu Polska Rzeczpospolita najjaśniejsza. To drugiej RP nadano numer, bo nie widać, nie udało się nawiązać ciągłości. To wcale nie jest też takie proste. Przedstawię się z wykształcenia, jestem prawnikiem, legalistą, zajmuję się tym od jakiegoś czasu, jestem także prawnikiem, mediatorem, więc chętnie konfliktem między niektórymi środowiskami, zażegnaniu tego konfliktu się zajmę, bo proszę Państwa, dzielą nas obce wrogie siły, dzielą Polaków od setek lat. To one właśnie doprowadziły do rozbiorów Polski. Te rody wrogie Polsce, Hohenzollernów, Habsburgów i Sasów, którzy teraz w Wielkiej Brytanii siedzą i nie wiadomo gdzie jeszcze, bo przypuszczam także, że król Norwegii, z tego co z mojego rozseczu wynika, nie jest dla Polski przychylnie nastawiony. A tak do restytucji monarchii w Polsce jako ustroju, jedynego naturalnego, mądrego ustroju dla Polaków, właściwego, zgodnego z prawem Bożym, monarchii wiecowej, która ma w Polsce wielotysięczne, nie wielowiekowe, wielotysięczne tradycje. Być może Polacy właśnie byli pierwszym narodem, który 12 plemion Lechitów, wielkie imperium, Polonorum Imperia, wielkie królestwo Lechitów, cesarstwo, Cesarstwo Wschodu, które obejmowało większą część Europy i od której uczyli się inni. To nie my uczymy się od Greków czy Rzymian, to oni od nas, proszę Państwa. To jest wielkie zakłamanie i tu jest wielki międzynarodowy spisek, ażeby Polacy nie dowiedzieli się prawdy o naszej historii. Ale wracając do restytucji monarchii, jeszcze raz przypominam, proszę nie mylić z rekonstrukcją. Według mnie pierwszym krokiem jest restytucja drugiej RP w oparciu o konstytucję nadal obowiązującą od 80 lat, konstytucję, 23 kwietnia 1935 roku, którym kilka tygodni przed śmiercią marszałek Piłsudski osobiście podpisywał. I wiemy, że marszałek Piłsudski, jak wyszedł na przystanku Niepodległość, to drogę przez to międzywojnie miał taką, że skończył na przystanku Monarchia. I ta konstytucja, która jest dostępna w internecie, tylko proszę uważać, bo są też dezinformacyjne egzemplarze, ma 81 artykułów. Na moich filmach chyba 2 umieściłam konstytucję. Zrobiłam taką kompilację muzyczną z obrazem, na której te kilka stron, bo to są 81 artykułów. Praktycznie tak doskonały i spójny akt prawny, jakiego nie było i nie ma w Europie. To właśnie na bazie tej naszej konstytucji kwietniowej z 1935 roku wzoruje się konstytucja na przykład Francji i silny prezydent się z niej wywodzi, bo to jest konstytucja tak naprawdę ustanawiająca znowu monarchię w Polsce. Tylko czas, który Polska była pod okupacją sowiecką, a teraz pod okupacją międzynarodowego Żyda od 26 lat i Niemców, bo ja to tak widzę, że upadek muru berlińskiego dla Polski był katastrofą, a zjednoczenie Niemiec i przeniesienie, moim zdaniem nielegalne przeniesienie stolicy Niemiec z Bonn do Berlina było tragedią. Zauważcie Państwo, gdzie Berlin leży na mapie Europy, w jakiej bliskości od granicy Polski i co to ma, jakie to dla Polski ma złe znaczenie, bo nic dobrego z tego Berlina dla Polski nie wyszło i nie wyjdzie, bo widzimy, do czego to zmierza. W 1918 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość, tak naprawdę masoneria niemiecka i masoneria żydowska natychmiast po podpisaniu traktatu wersalskiego, to był traktat pokojowy, rok po zakończeniu I wojny światowej, te dwie masonerie, w tej chwili już dużo silniejsza jest ta żydowska, przystąpiły do niszczenia Polski i ich cel jest prosty. Zniszczenie, zlikwidowanie państwa polskiego i Polaków. I to się dzieje na naszych oczach, dzień w dzień. Także wygnanie Żydów i kryptożydów, tak zwanych szabas-gojów z różnych urzędów wysokich w państwie polskim jest polską racją stanu, a nie żadnym tam antysemityzmem. Czyli pierwszym krokiem byłoby, i trudno będzie to niektórym zrozumieć, ale jednak bardzo proszę o zastanowienie się nad tym. Pierwszym krokiem jest przywrócenie ciągłości z drugą RP. Podpisanie traktatu pokojowego, bo dopiero wtedy, zgodnie z artykułem numer 24 tej konstytucji, będzie można wybrać prezydenta, a tak prezydent, jesteśmy w stanie wojny z Niemcami, bo nie ma traktatu pokojowego i prezydent pochodzi z mianowania. Ukrywany prezydent Juliusz Nowina-Sokolnicki był na urzędzie aż 37 lat jak król, bo zgodnie z tą konstytucją prerogatywy prezydenta RP są większe niż królów tych fasadowych w monarchiach w Europie, a jest ich 12, przypomnę. 12 państw w Europie ma monarchię jako ustrój. I odszkodowania od Niemiec, wojenne odszkodowania, które Polsce się należą, w wysokości 1 biliona dolarów amerykańskich, powrót królewca do Polski, tak żeby Polska nie graniczyła z Rosją, bo ta granica z Rosją została ołówkiem Stalina sztucznie postawiona, linia prosto, i tak naprawdę Rosja w tej chwili okupuje ten królewiec i po aneksji Krymu, którego Rosja zgodnie z jej racją stanu dokonała, my apelujemy do prezydenta Rosji Putina i premiera Miedwiediewa i rosyjskich oficjeli, żeby zastanowili się nad sposobem oddania Polsce bezkrwawo, bo ze Słowianami nie chcemy się bić, królewca wraz z okręgiem, który jest polską ziemią, historycznie polską ziemią. I to będzie dobry znak od Rosji i będzie sprzyjał polepszeniu bilateralnych stosunków, także gospodarczych, między Polską i Rosją i wszystkimi krajami słowiańskimi. A drugim krokiem restytucji będzie restytucja monarchii Najjaśniejszej Rzeczpospolitej i tutaj konstytucji właśnie o sejmikach trzeba będzie legalnie procedować według niej, zgodnie z nią, i na razie Państwu dziękuję. Pozdrawiam wszystkich rodaków, szlachetnych Polaków. Szczęść Boże.